tu można już mówić wprost, no Menicza 24, firma, która działała od x lat, no ja niestety miałem z nią kontakt na zasadzie takiej, że nieraz klienci przychodzili do mnie i pokazywali mi na telefonie, ale proszę spojrzeć, przecież oni sprzedają w takich cenach, czy będzie pan w stanie zaproponować coś podobnego. No ja też się pukałem w głowę, że no przepraszam, ale ja drożej skupuję ten metal, niż oni tutaj oferują. A jeśli chodzi o podrabiane faktycznie falsyfikaty, no to no niestety trafiły mi się w ręce sztabki. Ale srebra czy złota? Akurat złota i platyny. Bo jeśli chodzi o kwestię srebra, no nie czarujmy się, jeszcze to jest dość tani surowiec i jego opłacalność nie jest aż tak rentowna. Faktycznie, jak w lutym zaczęły się te wzrosty, to rzuciła się taka pierwsza fala osób, które w panice jeszcze próbowały złapać cenę, a później, gdy te ceny osiągnęły już pułapki 9000, no to nie ukrywam, ustawiła się u mnie kolejka osób, które chciały spieniężyć metal. I to zarówno w tym kontekście, że nawet nie potrzebowały, tylko czysto spekulacyjnie. Cześć, z tej strony Robert z Finansowej Płotki. Dzisiaj porozmawiamy z Piotrem Drużyńskim ze Smoczej Mennicy. Podpytamy go, co tam na rynku srebra, złota. Ale chyba na początek to spytam w ogóle, cześć Piotr ogólnie, bo tak może zaczynam z wysokiego C, ale powiedz mi, co się stało, jakaś tutaj walka dealerów, bo widzę, że w kołnierzu występujesz, co się dzieje, powiedz. Cześć Robert, bardzo ci miło ponownie widzieć, witam również wszystkich widzów oraz pozdrawiam serdecznie stałych klientów, którzy w sumie po ostatnim twoim filmiku zachęcali mnie, aby ponownie spróbować swoich sił przed kamerą. No, niestety ta świadomość, że to się nagrywa, troszeczkę mnie tremuje, ale liczę na to, że pomimo mojego widocznego stanu będę mniej spięty niż na ostatnim wystąpieniu. No i z góry przepraszam za moje potknięcia i widzów proszę o wyrozumiałość, ponieważ no, mam dość małe doświadczenie w wystąpieniach publicznych. No, a tak jak widzisz, no, sport to zdrowie. No, ale jak to się mówi, głupota i brawura boli. No, niestety podczas spokojnej przejażdżki przez las troszkę poniosła mnie fantazja, no i przeleciałem przez kierownicę, uderzając głową o podłoże. No i na szczęście wylądowałem na czystej, płaskiej ziemi, bez żadnych korzeni czy kamieni. No i dzięki Bogu skończyło się tylko na złamaniu kilku wyrostków kolczystych kręgosłupa szyjnego oraz kręgów piersiowych. No ale na szczęście będę chodził i żył. No i tak, od razu przyznając swoje pytanie. Kask był, tylko niestety został w domu i tutaj apel do wszystkich, że jeśli nie chcecie chodzić przez 3 miesiące w kołnierzu, warto nawet na krótkie wyjazdy zabierać kask. Tak, a ja tutaj jeszcze przed nagraniem z Piotrem rozmawiałem, że pozrywiane miałem wiozadła krzyżowe w nodze, więc tutaj obydwaj potwierdzamy, że sport to zdrowie. Ale wracamy co? Do srebra i złota. Słuchaj Piotr, mieli żeśmy wczoraj, bo nagrywamy ten odcinek w piątek 20, obniżkę stóp procentowych przez Fed i powiedz mi, jakie to ma znaczenie dla srebra, no dla złota bardziej, bo wiesz, tak się dużo mówi o tym, a może nie wszyscy wiedzą, a ty tutaj jesteś w branży, jesteś zorientowany, powiedziałbyś tam. No, widzę, że od razu zadajesz pytanie z grubej rury. No, prościej by było powiedzieć to skomplikowane. No, ale jeśli już podjęliśmy ten temat, no muszę na wstępie posypać głowę popiołem, ponieważ raczej spodziewałem się obniżki stóp procentowych przez Fed o 25 punktów bazowych, ale widzę, że wyciągnęli ciężką artylerię i przeładowali od razu 50. Co wygląda na to, że jednak gospodarka Stanów Zjednoczonych potrzebowała jednak no, zastrzyku taniego kapitału, no, co niestety nie napawało zbyt dużym optymizmem. Poniekąd mogło to być moje pobożne życzenia, aby obniżka nastąpiła tylko 0,25%,
Mogłoby to wtedy fajnie wywołać cofkę na złocie do poziomu 2400, jeszcze lepiej by było 2300 dolarów za uncję. To zdecydowanie byłoby fajną okazją na ponowne zakupy metali szlachetnych. Tylko. Czyli tak reasumując, gdy stopy są obniżane, cena złota rośnie, gdy są podwyższane, cena złota maleje. Tak? No dokładnie, tylko Bonikan, aby to zrozumieć, wpływ tych stóp procentowych, tutaj by można troszeczkę bardziej się wgryźć w temat, bo tak naprawdę cały rynek kapitałowy to jest tak jakby system naczyń połączonych i bardzo ładnie to opisuje pan Paweł z kanału INVNet, gdyż tak naprawdę gigantyczny kapitał właśnie jest ulokowany w rynku obligacji amerykańskich, ponieważ są to uważane za najbezpieczniejsze aktywa, gdyż gwarantowane, ich wypłacalność jest gwarantowana przez instytucję, jaką jest państwo Stany Zjednoczone. I już tutaj właśnie cofając się z czasem do początku roku, okolice lutego, właśnie poszła informacja, że może nastąpić obniżka tych stóp procentowych, przez co ten kapitał ulokowany w obligacjach zaczął migrować do innych aktywów. No i tak. Jeśli nie obligacje, no to co możemy? Wskoczyć do prostej gotówki. Tylko no, sami wiemy, że w tym świecie permanentnej inflacji, no to gotówka jest najgorszym rozwiązaniem, ponieważ cały czas traci na wartości. No i tak, no to jeśli nie obligacje, no to jakie mamy inne możliwości? Raz, akcje. Tylko tak naprawdę od 2000 ósmego roku w sumie, od wielkiego kryzysu, te akcje są w ciągłej wzroście i hoście. Tak naprawdę no już od lat się mówi, że one są mocno przewartościowane. No to jeśli to nam odpada, no to idziemy w kierunku surowców. No, najbezpieczniejszym surowcem jest właśnie złoto. No i tak naprawdę właśnie od wtedy, od lutego, wystarczyło nam 1,5 miesiąca czasu, aby nastąpił wzrost o 20%. To zarówno w ujęciu złotówkowym, jak i dolarów. No i to, co się teraz wydarzyło w ostatnim czasie, jest jeszcze kolejnym po prostu katalizatorem do wzrostu. Może tak, to pytanie miałem ci później troszkę zadać, ale wyprzedzę może ten nasz cały tok myślenia. Jak myślisz, jak się zachowa Fed dalej? I już tutaj nawiązuję do złota. Czy złoto będzie drożało, taniało, czy jest jakiś graniczny pułap do wycen złota, no bo jak wiemy, że ostatnimi czasy ceny złota za uncję biją kolejne rekordy. No, no słuchaj, no niestety to naprawdę jest skomplikowane, bo widzisz, teraz ichniejszy Rada Polityka Pieniężnych ze Stanów Zjednoczonych obniżyła te stopy procentowe, więc tak jak rozmawialiśmy, to będzie tym paliwem napędzającym ceny wzrostów, cen złota, ale szczególnie w ujęciu dolarów. Bo teraz musimy to też przełożyć na nasze lokalne podwórko. No i tak, no Glapiński zapowiedział, że przynajmniej do drugiego kwartału przyszłego roku 2025 nie planują obniżki procentowych, więc z automatu już tak nieadekwatnie silna złotówka możliwe, że się będzie jeszcze bardziej umacniać, więc no zobacz. Rok temu widzieliśmy dolara po 4,40, dzisiaj mamy już na poziomie 3,82, możliwe, że nam zejdzie jeszcze do poziomu 3,75, 3,60. No to pomimo tego, że to złoto gdzieś tam nam będzie wzrastać w górę, tutaj w ujęciu na polskim rynku możemy jeszcze czuć jakiś taki boczny trend. No ale to delikatnie mówiąc, no dobra, bo już mnie troszeczkę za bardzo ciągniesz za język. Ale bardzo Słuchaj, ciekawe rzeczy mówisz, więc ja ci nie przerywam, wiesz, to bardzo fajnie to objaśniasz, wiesz, bo dlaczego ja te pytania zadaję, wiesz, bo dużo osób nie rozumie tych mechanizmów, wiesz, skąd się bierze i każdy wie, że to jest skomplikowane i tak dalej, ale tutaj widzę, chociaż możemy przybliżyć mniej więcej, skąd to się bierze, dlaczego to tak wygląda, że no tutaj prosty przykład mamy, że już tutaj gdzieś o tym Fedzie takie były jaskółki gdzieś tam
zwiastowały nam, że będzie ta obniżka i to już rynek wycenił, gdzieś tam to złoto poszło do góry i dlatego właśnie chciałem cię podpytać, ale to już zostawmy ten Fed, przenieśmy się na polską ziemię i jak uważałeś, że z Fedem wytoczyłem artylerię i mocne pytanie, to trzymaj się teraz fotela, bo chciałem podpytać o wakacyjną aferę, jeśli tak mogę powiedzieć, z Mennicą 24. O co chodzi i czy mógłbyś widzom przybliżyć mniej więcej raz o co chodzi, a dwa tutaj z perspektywy dealera, sprzedawcy złota, jak ty to widzisz? No, powiem, że niestety to jest dość delikatny temat i wrażliwy. No, niestety niesie za sobą też no, stratę kapitału przez część osób. Jakby to powiedzieć, no, tu można już mówić wprost. No, Mennica 24, firma, która działała od X lat. No, ja niestety miałem z nią kontakt na zasadzie takiej, że nieraz klienci przychodzili do mnie i pokazywali mi na telefonie, ale proszę spojrzeć, przecież oni sprzedają w takich cenach, czy będzie pan w stanie zaproponować coś podobnego. No, ja też się pukałem w głowę, że no, przepraszam, ale ja drożej skupuję ten metal, niż oni tutaj oferują. No i faktycznie, owszem, była ta adnotacja, że wysyłka jest z długim terminem, bodajże około 60 dni roboczych. No i to mogło generować ewentualnie obniżkę ceny, ale też do jakichś poziomów. No, tam jak schodziło się z ceną czasami 2% poniżej ceny spot, no to poza tym delikatnie mówiąc, to już jest stosowanie cen dumpingowych i nierealnych w aktualnej sytuacji finansowej. Tylko, że tutaj, no cóż tu powiedzieć, no niestety to też nie jest pierwszy i niestety pewnie nie ostatni przykład, ponieważ już w 2012 roku bardzo podobna afera była na Allegro. Tam sprzedawca również oferował złoto, tylko tam bodajże w postaci sztabek w cenach zbliżonych do spot, no i z wydłużającym się coraz bardziej terminem realizacji. I cóż, no minęło dosłownie 12 lat, kolejna afera na identycznej zasadzie zorganizowana, ale co mało pocieszające, pamięć ludzka jest krótka i obawiam się, że za kolejne 10 lat będziemy widzieli identyczną historię. A powiedz mi, może tak widzom podpowiedz, co ma taki zwykły śmiertelnik, który gdzieś tam chce kupić sobie, co ma zrobić, który chce kupić sobie jakąś uncję złota czy pół uncji, jak on ma się bronić przed tymi sklepami, jak ma weryfikować, który sklep jest godny uwagi, na który raczej uważać, który sprzedawca. Tutaj niestety jednak trzeba troszeczkę zacząć się myśleć i zwracać uwagę na czerwone flagi. No, tutaj było dość ewidentne, że jednak bardzo wydłużający się termin oraz ultra niskie ceny no, mogły spowodować jakieś chęć złapania okazji na złocie, tylko no, to każdy powtarza, nie ma okazji na złocie. Naprawdę, jeśli coś jest w okazyjnej cenie na tak niskomarżowym rynku, to musi za tym się kryć jakiś haczyk. No, ale jak zwracać uwagę? No przede wszystkim jednak to, co podkreśla się. Jak jest możliwość, jesteśmy niedaleko, jednak warto nadrobić kawałek drogi, podjechać do danego dealera, zobaczyć, czy faktycznie ten punkt istnieje, spotkać się twarzą w twarz i jeśli mamy już jakieś takie zaufanie, to dopiero można zacząć realizować zamówienia wysyłkowe. No i tutaj bardzo ważną sprawą jest to, że czy znamy osobę, z którą współpracujemy, czy znamy właściciela danej firmy, bo to nie jest tak, że albo duża instytucja, to na pewno ona nas nie oszuka. No mieliśmy przykład Ambergo, też dziesiątki oddziałów w Polsce, reklamy za miliony złotych, medialne osoby stały za ich reklamą, a finalnie no, jak się skończyło, każdy doskonale pamięta. No i co tutaj ci chciałem powiedzieć? No, przede wszystkim faktycznie zwracać uwagę, jaka jest renoma danej firmy, czy nie ma jakichś negatywnych informacji z rynku. No i uważać, jeszcze raz uważać. Ja to od siebie chyba bym dodał, że na tym rynku nie ma okazji.
Nie może być nic poniżej ceny notowanych gdzieś na giełdach. No to jak już coś takiego, to już to chyba lampka powinna się pierwsza zaświecić, że no nie ma poniżej rynkowej ceny. No, no nie ma okazji. Nikt nie jest już w tych czasach na tyle, brzydko powiem, głupi, żeby sprzedawać coś za bezcen. No. No A czy... słuchaj, tu mogę się założyć o naprawdę dobrą kawę, że za parę lat będziemy doświadczali identycznej afery. Bo niestety pamięć ludzka jest krótkotrwała. A jak w ogóle środowisko dealerów, tutaj właśnie innych sprzedawców, bo tam gdzieś macie kontakty, wiem, że utrzymujecie, jak reaguje na takie sklepy? No bo nie ma co tutaj, wiesz, z perspektywy tak jak ja to widzę, że no ty prowadzisz uczciwy biznes, prowadzisz podatki, działasz na jakiejś bardzo niskiej marży, no i inni podobnie, i nagle pojawia się sklep, czy no gdzieś tam sobie działa, który w ogóle abstrakcyjne ceny daje i nie wiadomo, co tak naprawdę jest biznesem, no bo facet sprzedaje niż właśnie tak jak mówiłeś, że ty więcej na skupie dajesz niż oni tam sprzedają. Jak wy na to reagujecie? No, tu nie masz za bardzo co się rozwodzić. No niestety my jako firmy, które zostaną na rynku po takiej akcji, no, dostaniemy rikoszetem. I to zarówno ze względu na to, że klienci stracą zaufanie po prostu do dealerów. Druga sprawa też odwrócą się negatywnie, a że rynek złota, no to pociąga za sobą jakieś szemrane interesy. No, poniekąd też dobra sprawa, że no dobra, niedobra. No. Na pewno zwiększy się też kontrola ze strony instytucji państwowych, co wiadomo, nam troszkę będzie uprzykrzać życie, ale może troszkę w końcu zaczną wcześniej wychwytywać takie sytuacje i takie firmy zostaną wcześniej, będą wypadały z rynku. Bo słuchaj, tu można sięgnąć na przykłady, że to nie tylko Mennica 24, ale też z Wrocławia firma bodajże. Dobra, to musiałbym znaleźć. Ale chodzi o to, że gdzieś takie przypadki się za jakiś czas pojawiają i się jakiś domorosły biznesmen pojawia, który, no brzydko można powiedzieć, chce oszukać ludzi, tak? Słuchaj, Piotrze, a jak to jest z tym zaufaniem do sprzedawców, dealerów? Od kogo kupować, od kogo nie kupować, no i jak zwiększyć tą pewność, że zakupione przez nas sztabki, czy monety srebra, czy złota będą autentyczne? Znaczy, no na pewno tutaj to, co podkreśla każdy, no bardzo ważna jest w naszej branży ta kwestia zaufania. No i jeśli wiemy, kto stoi za daną firmą, znamy daną osobę zarówno z imienia, nazwiska, jak i twarzy, no to świadczy o tym, że dana osoba podpisuje się pod tym, co robi. I kwestia, no nie świadczy tylko swoim imieniem, ale i też całym swoim dorobkiem. Wystarczy sobie uświadomić, że tak naprawdę ja choćbym raz, choćby nawet przez przypadek sprzedał jakąś fałszywą monetę czy sztabkę, tak naprawdę to jest moja ostatnia transakcja, bo już po własnych nogach nie mógłbym się poruszać po mieście, no bo delikatnie mówiąc, ludzie by mnie zjedli. No i to samo też wchodząc w tą branżę, mocno się właśnie zastanawiałem nad kwestią tego, jak przedstawiać się, czy w ogóle występować w mediach. No bo tu chodziły też kwestie bezpieczeństwa, bo nie czarujmy się, no ludzie jednak mają fantazję. Jak widzą mnie idącego z torbą z Ikei, to pewnie od razu wyobrażają sobie, co niektórzy, że niosę tam 2 miliony złotych, albo czemu by nie od razu tonę złota. No a to nie tak do końca wygląda, bo jednak tutaj dbamy o nasze bezpieczeństwo i tak naprawdę, czy to zarówno gotówka, tak naprawdę no, z mojego oddziału, no to jest odbierana konwojem i czy to do zaopatrzenia towaru też są już realizowane w sposób bezpieczny. Jeszcze tutaj zostając w tym temacie srebra i złota, powiedz mi, a ty podczas prowadzenia swojego biznesu, o tej sprzedaży srebra i złota, dużo ci się trafia podróbek, bo jak już wspomniałeś, że też masz skup, i czy dużo ludzi właśnie przychodzi do ciebie z jakimiś monetami, które
są podrobione albo wydają się właśnie jakieś niepewne. Znaczy, jeśli chodzi o kwestię monet, tutaj na szczęście nie miałem tej wątpliwej przyjemności natrafić na jakieś podrabione monety. No, jedynie w przypadku monet historycznych, tutaj te 20 dolarówki, to faktycznie trafiają się Belgijki, czyli monety wykonane owszem ze stopu złota, tylko albo słabszej próby, no i też nie wybite oryginalnie w mennicy, tylko zazwyczaj zrobione jako odlew jubilerski. Poniekąd zakup tego nie jest dużym błędem, bo jest tam złoto, tylko w troszeczkę mniejszej ilości niż zadeklarowana. A jeśli chodzi o podrabiane faktycznie falsyfikaty, no to no niestety trafiły mi się w ręce sztabki. Ale srebra czy złota? Akurat złota i platyny. To, aha. Bo jeśli chodzi o kwestię srebra, no nie czarujmy się, jeszcze to jest dość tani surowiec i jego opłacalność nie jest aż tak rentowna. A to może inaczej. Słuchaj, a jaki właściwie ma sens inwestowanie w srebro i złoto, jeśli można lepiej zarobić na mieszkaniu? Na przykład, no, takie mi się w komentarze pod filmikami pojawiają. I przekonaj mnie i widzów, śmiało. No i widzę, że idziesz ostro. Znaczy, słuchaj, no jeśli chodzi o inwestowanie, no zawsze to się wiąże z jakimś ryzykiem. No i też trzeba kalkulować, kłaść na szale ryzyko względem potencjalnych zysków. Że najlepszą inwestycją w sumie to byłoby w ubiegły wtorek skreślić 6 cyfr, wydać na kupon parę złotych i zgarnąć ponad 4 miliony złotych. A jeśli chodzi o rynek nieruchomości, no bynajmniej, czy to jest takie bezpieczne? No, pytaj się osoby mieszkające w Dolinie do rzeczy Odry, czy aby na pewno nieruchomości są bezpieczne. No wiem, że to jest trochę taki bardzo trudny przykład w tym momencie, ale jednak musimy kalkulować, co tak naprawdę, z czym będziemy się czuli bezpieczniej i tutaj jednak patrzeć na to, że jeśli w danym momencie nie mamy tak naprawdę ciekawszej opcji do zainwestowania, możemy te pieniądze choćby chwilowo ulokować właśnie w metalach szlachetnych, które są jednak bardzo płynne i szybko można z nich wyjść w kierunku innych aktywów. No ale cóż, no tak, sam doświadczam tego, bo rynek krakowski po ostatnim programie dopłat do kredytów rządowych, no zyskał, ceny nieruchomości wzrosły około 20-25% w przeciągu roku. No to naprawdę aż szachoba, no i zastanawiać się, jak długo to może jeszcze rosnąć. Ja tylko dodam, że tu złoto w ciągu ostatniego roku też wzrosło 23%, więc no, mamy tutaj, idziemy łeb w łeb z nieruchomościami, no, ale to na przestrzeni 3 czy 4 lat, no to mieszkania no, są bezkonkurencyjne. To tak już podsumowując, w wcześniejszą wypowiedź, powiedziałbyś, jaka jest największa zaleta inwestowania w metale szlachetne? Trochę już o to odpowiedziałeś, ale już tak. Wymieńmy tą jedną czy dwie takie największe zalety. No, wśród tych zalet na pewno można wymienić właśnie to, że się wychodzi z systemu finansowego, ma się też te preferencje podatkowe, ponieważ tak naprawdę kupując metal po upływie pół roku traktuje się go jako towar używany, więc sprzedając nie odprowadzamy podatku dochodowego. No i to, co napomknąłem, czyli jego płynność. Tak naprawdę wystarczy nam 15 pół godziny, aby wymienić prawdziwy pieniądz, jakim są metale szlachetne, na pieniądz fiducjalny, który jest powszechnie akceptowalny w naszej gospodarce. Słuchaj, Piotr, to może jak goszczę cię u siebie, to może cię też troszkę wykorzystam i zrobimy jakąś promocję dla widzów. Nie wiem, powiedzmy na hasło Finansowa Płotka, to w Smoczej Mennicy będzie jakiś rabat dla kupujących. Srebro, no uda się coś tam. Wiem, że na niskich marżach działasz, ale no wyjątkowo, powiedzmy, promocja przez tydzień czy dwa. Jak myślisz? W sumie ostatnio zwróciliśmy uwagę na te monety, które ostatnio prezentowałeś ze zbioru kolekcji
Europy Mint. No i tutaj tak przekalkulowałem, przemyślałem, że będę w stanie zrobić 3% rabatu na całą kolekcję. O, super. A ja od siebie dodam, że nie wiem, chyba albo zmienili jakieś stemple, albo coś w European Mint, bo jakość wykonania naprawdę wzrosła i jest widoczna. Nawet porównywałem sobie do poprzednich, no z tej samej serii, poprzednich monet, no to widoczna jest ta różnica. No ale to dzięki wielkie i jeśli ktoś będzie miał ochotę na zakup srebra, no to zapraszamy tutaj z rabacikiem. Będzie możliwość. A my wracamy tutaj do wywiadu i chciałbym cię podpytać jeszcze o te ceny złota, tak? Bo pojawiają się na rynku właśnie jakieś takie bardzo optymistyczne prognozy. 2700, 3000, 5000 za uncję dolarów, oczywiście za uncję złota. Jak myślisz, to jest jakiś pułap tych cen złota? Czy to są takie ceny na wyrost, czy to jest możliwe? Znaczy, tutaj za bardzo nie ma co się rozwodzić. No niestety wycenianie dobra, jakim są metale szlachetne w papierowej walucie fiducjalnej, czy to złotówkach, czy dolarach, troszkę się mija z celem. I tak, poziomy, czy to będzie, ustawimy 3, 5 czy 10 tysięcy dolarów, one spełnią się, tylko no pytanie, w jakim terminie? Słuchaj, Piotrze, jakie dalsze plany na życie? Co dalej w biznesie będziesz robił? Możesz nam zdradzić? No przede wszystkim na pewno najbliższa przyszłość, no to muszę się wykurować po moim incydencie na rowerze. A tak to jeśli chodzi o kwestie biznesowe, no na pewno widzę, że bardzo dobrze nam się współpracuje z klientami. Klienci nie dość, że wracają też, przyprowadzają swoich znajomych, rodzinę. To bardzo dobrze, że widzę te same twarze, ponieważ świadczy to o tym, że klienci mają do mnie zaufanie oraz chcą polecać dalej. A jeśli chodzi o kwestie takich dalszych planów, no na pewno może w końcu się przymierzę do odpalenia kanału YouTube'owego, aby móc szybciej informować ludzi albo przekazywać jakieś ciekawe informacje z rynku. Oraz poniekąd przymierzałem się do napisania książki. To tutaj troszeczkę mnie przerosło ogrom materiału, jaki chciałem zawrzeć i poniekąd złapałem akurat kontakt z jednym z moich klientów, który ma bardziej lekkie pióro. No i możliwe, że próbujemy w przyszłym roku stworzyć jakąś wspólną pracę. No, super. To, a ja wiem tutaj z zakulisowych takich rozmów, że tutaj do Piotra chętnie klienci przychodzą i rozmawiają godzinami, bazując tutaj na Piotra wiedzy, więc myślę, że w książce też będą jakieś fajne smaczki. Ale chciałbym ci zadać jeszcze jedno ostatnie już pytanie, już nie będę cię trzymał. Słuchaj, powiedz mi, jak w przeciągu tego roku od naszej ostatniej rozmowy zmienił się rynek? Czy jest dużo kupujących, sprzedających? Co ludzie kupują, co sprzedają? Odnośnie jak tutaj ten rynek się według ciebie zmienił? Znaczy, jeśli chodzi o ostatni rok, no nie czarujmy się, dużo się działo, bo początek, czy tam przełom roku był bardzo spokojny ze względu na marazm na rynku, bardziej ten trend boczny, no ale faktycznie jak w lutym zaczęły się te wzrosty, to A, rzuciła się taka pierwsza fala osób, które w panice jeszcze próbowały złapać cenę, a później, kiedy te ceny osiągnęły już pułap 9 tysięcy, no to nie ukrywam, ustawiła się u mnie kolejka osób, które chciały spieniężyć metal. I to zarówno w tym kontekście, że nawet nie potrzebowały, tylko czysto spekulacyjnie, gdzie sytuacja międzynarodowa jest niestabilna, no i klienci próbują ulokować ten kapitał w pewnym surowcu, który no chociaż próbuje przechować wartość i ochronić ich przed inflacją. Okej, dzięki Piotr za dzisiaj. Ja zachęcam wszystkich do komentowania i napiszcie nam, co myślicie o rynku złota, srebra, w którym momencie się znajdujemy, co według Was z aferą, myślę, że tak powiedzieć, Mnica 24. Więc śmiało komentujcie naszą rozmowę, a ja, Piotrze, dziękuję za spotkanie. Mam nadzieję, że
Widzimy się przy zakupach w Krakowie. I dzięki za dzisiaj. Ale również bardzo miło było się ponownie się z Tobą spotkać i zapraszam. Ja przypominam jeszcze o promocji, więc tutaj, jeśli ktoś chciałby kupić srebro w dobrej cenie, 3% zniżki u Piotra możecie uzyskać w Smoczej Mennicy. Dobra, tyle na dzisiaj. Cześć.